Aloha dziewczyny, cześć, witajcie na Stosunkowo. Ja mam na imię Maxi, jeśli się nie znamy, no to już się znamy. A moje kobiety, które do mnie wracacie, witam Was serdecznie. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną, że tworzycie ten kanał. Bez Was nie byłoby Stosunkowo, także dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. Naprawdę dzięki, że jesteście. Kobietki, wracamy dzisiaj do playlisty randkowej. Porozmawiamy na temat intymności, na temat seksu. Będzie... moralnie. Będzie moralnie tym razem, ale temat jest jak najbardziej tabu, o tym temacie się wciąż mówi niewiele. Myślę, że wypadałoby przyjrzeć się temu, co tak naprawdę powoduje, że ta intymność troszeczkę się ochładza i nasz mężczyzna coraz rzadziej ma ochotę właśnie, żeby w tym łóżku działo się trochę więcej niż tylko odpoczynek, spanie, relaks, telewizor. A skoro jesteśmy już w tematach łóżkowych, dziewczyny, zapraszam Was serdecznie na medytacje prowadzone, które ostatnio zaczęłam dla Was nagrywać, które są dedykowane właśnie na ten moment tuż przed zaśnięciem, kiedy możecie się zrelaksować, kiedy nie macie tysiąca obowiązków na Waszej liście to do. To jest ten czas dla Was, w którym możemy wejść głębiej, czyli wejść w podświadomość i na zasadzie autohipnozy pomóc sobie odbudować pewność siebie albo poradzić sobie z nadmiernym analizowaniem tego, co się dzieje w naszym życiu. Będzie tych medytacji wiele, będą dedykowane różnym problemom, z którymi się mierzymy na co dzień, także zapraszam Was serdecznie, jakbyście chciały popracować nad sobą. Kolejne narzędzie ode mnie dla Was. Zainspirowało mnie to, że tak naprawdę sama odbywam ostatnio sesję u hipnoterapeuty i powiem Wam, dziewczyny, że jest to fantastyczne narzędzie. Uważam, że jest to narzędzie, które pozwala nam wejść głębiej, pozwala nam pracować z wydarzeniami. Powiem Wam, przypominałam sobie wydarzenia z mojego życia, których myślałam, że nigdy nie będę w stanie sobie przypomnieć. Także jestem zafascynowana tym procesem. Ten proces mnie zaczął intrygować, interesować. Czytam, uczę się więcej i więcej na temat hipnozy, dlatego też te medytacje dla Was, które mają pewne elementy, które są wykorzystywane właśnie przez hipnoterapeutów w czasie sesji. Oczywiście to jest autohipnoza, nie jest to dedykowana hipnoza akurat Twojej sytuacji, więc jak najbardziej zachęcam Was, żeby wybrać się do hipnoterapeuty i mieć dedykowaną dla siebie i dokładnie swojej sytuacji sesję. Natomiast ja Wam daję narzędzie ode mnie, myślę, że cudowny pomysł na relaks po całym dniu, czas dla Ciebie. Przechodzimy do tematu głównego, dziewczyny. Na stosunkowo wskoczymy dzisiaj do łóżka. Tak jest, zupełnie przypadkowa gra słów. Kobietki, pierwszy mit, który chciałabym obalić w dzisiejszym odcinku, to to, że mężczyzna musi i chce i w każdych okolicznościach i zawsze, bo mężczyzna to przecież maszyna do seksu stworzona i o niczym innym nie myśli każdego dnia, więc jeżeli coś się dzieje nie tak, mijają 3 dni i do niczego nie doszło, no to koniec świata. Dziewczyny, to jest mit. Mężczyzna ma lepsze dni, ma gorsze dni, jego testosteron też się zmienia, szczególnie po 40 roku życia powolutku zaczyna spadać, także kobietki, weźmy pod uwagę, że mężczyzna też jest istotą emocjonalną, weźmy pod uwagę, że mężczyzna również stawia czoła różnym problemom dnia codziennego. Oczywiście, że mężczyzna nie chciałby rozgadywać się na temat jego problemów osobistych, bo żaden mężczyzna nie chce być odbierany jako mięczak. Ale wszystkie słyszałyśmy również przysłowie krowa, która dużo muczy, prawda? Kwestia druga, którą chcę dzisiaj obalić, może nie jest to mit, jest to bardziej nasze oczekiwanie. Często oczekujemy, że ten standard, który dzieje się na początku relacji, czyli ten miesiąc miodowy, będzie zawsze tak samo wyglądał i nigdy nic nie ulegnie zmianie. Na początku jest dużo wyżej ekscytacja, jest adrenalina, jest nowość, jest coś do odkrycia, jest coś do zdobycia i do podbicia i jest niepewność. Natomiast z czasem to wszystko troszeczkę opada, a na to miejsce pojawia się poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja, więc coś za coś, zobaczcie, że nie można mieć tak naprawdę wszystkiego w tym samym czasie. I relacja się zmienia i wpływa na bardziej stabilne wody. Jest to ok, jest to normalne, nic się złego nie dzieje, ale oczywiście intymność delikatnie może opaść. Więc dziewczyny, to też nasze oczekiwanie, że codziennie, 4 razy dziennie, no, może się wiązać z rozczarowaniem. Jest to absolutnie normalne, że na przestrzeni czasu tego seksu będzie troszeczkę mniej. Dwie pierwsze kwestie, które chciałam poruszyć, mamy z głowy. Przejdźmy zatem do głównej przyczyny, dlaczego mężczyźnie nie chce się tak często, nie chce się tak bardzo. Bo umówmy się, że takim standardem jest
od 1 do 3 razy w tygodniu. Taka złota zasada, powiedzmy, nic się złego nie dzieje. Oczywiście może być tydzień, w którym nie za wiele się zadzieje, kompletnie nawet nic. I to też jest ok. Kolejny tydzień może być nasycony, przesycony. Pamiętajcie, w życiu praktycznie wszystko ma ruch falisty. Jest to sinusoida, także nie wpadajcie od razu w panikę, dziewczyny. Na koniec Wam powiem, co zrobić, żeby popracować na tym, co się dzieje w łóżku. A w zasadzie cały odcinek będzie na ten temat, ale na koniec powiem Wam konkretnie, czy jestem za tym, żeby rozmawiać, czy jestem za tym, żeby... No właśnie. Powiem Wam tak, kobietki. Przede wszystkim zastanówmy się, dlaczego w ogóle mężczyzna zdradza. Może tak od drugiej strony. Mężczyzna zdradza, bo czuje się przy kochance jak Bóg, bo czuje się przy kochance doceniony, atrakcyjny, wystarczająco dobry. Dziewczyny, kiedy mężczyzna czuje się w domu niedoceniony, krytykowany, niewystarczająco dobry, nie będzie miał ochoty na intymność. I to jest ten mit. Nam się wydaje, że mężczyzna, czy jest miło, czy nie miło, to zawsze będzie miał ochotę. To może funkcjonować jeszcze w pierwszym, drugim roku relacji. Okej. Z czasem to będzie sięgało takiej frustracji, że niestety ucierpi na tym Wasze życie intymne. Więc jeżeli jesteś czepialska, jeżeli jesteś narzekalska, jeżeli jesteś podejrzliwa, jeżeli cały czas każesz mu się ze wszystkiego tłumaczyć, jeżeli cały czas próbujesz go zmienić i nie akceptujesz go takim, jakim jest, jeżeli przeszkadza Ci to, że nie robi tego, co Ty, albo nie spędza z Tobą tak dużo czasu, jak Ty byś chciała, żeby spędzał, mam na myśli 24/7, bo tak też bywa, takie mamy czasami oczekiwania, dziewczyny, opada. Opada to napięcie seksualne, ta namiętność, dynamika. Mężczyzna, wracając do domu, on chce czuć w domu spokój. To jest jego oaza, w której może czuć, że jest sobą i jest okej, taki, jaki jest. A nie, że przekraczając próg domu, tak naprawdę wracając po pracy zmęczony, jeszcze będzie musiał toczyć kolejne bitwy i wojny. Więc dziewczyny, to naprawdę ma wpływ na to, czy mężczyzna ma ochotę się z nami kochać, czy nie. Kwestia numer 2. Nasze oczekiwanie, że nasz mężczyzna powinien nas każdego dnia zdobywać, bo zawsze chcemy się czuć adorowane, piękne, atrakcyjne, pożądane. Nie myślimy o drugiej stronie. On też chce czuć się pożądany, on też chce poczuć, że go pragniemy. Jest to bardzo seksowne, kiedy kobieta potrafi pójść i wziąć to, na co ma ochotę. Ale my, księżniczki, jednak wolimy, żeby to on zainicjował, żeby to on nas zdobywał. Dziewczyny, czasami jeżeli chcemy się przytulić, to nie musimy być naburmuszone, bo on nie przychodzi i się nie przytula. Czasami warto podejść i się po prostu przytulić. Czasami warto spojrzeć w sposób wymowny, dotknąć w niedwuznaczny sposób i mężczyzna też będzie wiedział, oho, coś tu się zaczyna. Dziewczyny, wyjdźcie z inicjatywą. Nie czekajcie na to, żeby mężczyzna każdego dnia wkładał pracę i nie dając z siebie nic, nie narzekajcie, bo to jest nie fair. Jeżeli nie dzieje się wiele ze strony mężczyzny, a Ty też nic z siebie nie dałaś, to jest gra dla dwojga, szczególnie na tych dalszych etapach relacji, dziewczyny. Pozwólcie sobie na to, żeby po prostu wziąć to, na co macie ochotę. Kwestia numer 3. Już mówiłam o dynamice, to będzie pokrewne. Pamiętaj, gra wstępna dzieje się 24/7 tak naprawdę. Każdego dnia, pielęgnując buziaka z rana, pielęgnując bye honey, I love you, idąc do pracy, albo pisząc SMS-a wzajemnie do siebie, że tęsknię za Tobą, albo myślę o Tobie, pielęgnujemy tą dynamikę. Już powiedziałam Wam o tym, co tą dynamikę zaburza kompletnie, czyli narzekanie, podejrzliwość, tłumaczenie się, oczekiwanie tego, że mężczyzna będzie się ze wszystkiego tłumaczył, to zaburza. Teraz mówię Wam o tym, co podbudowuje. To ciepło. To, że jest między nami lekka seksualna energia, nie tylko która dzieje się w łóżku, tylko ona też dzieje się przez nasze SMS-y, przez sposób, w jaki się komunikujemy. Dziewczyny, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście napisały dzisiaj mężczyźnie SMS-a, że wczorajszy wieczór na tyle zawrócił Wam w głowie, że nie możecie się dzisiaj skupić. Dziewczyny, nie trzeba być ani wulgarną, ani w żaden sposób wyuzdaną poprzez wysyłanie półnagich zdjęć, szczególnie mężczyznom, których ledwo znacie. Nie róbcie tego. Nie trzeba. Mężczyzna ma wyobraźnię. I mężczyzna ma wyobraźnię po to, żebyście Wy tylko delikatnie tą wyobraźnię pobudziły. Właśnie takim delikatnym SMS-em, w którym możecie przypomnieć mu, co się działo wczoraj, albo pamiętasz kiedyś tu i tu, dotknąłeś mnie, tak i tak. Dziewczyny, wystarczy.
To nie musi być elaborat, jedna wiadomość i on już będzie myślał i już będzie ta seksualna energia znowu troszeczkę na nowo rozpalona. Kolejny na mojej top liście hitów, jeżeli chodzi o intymność. Dziewczyny, nie wpadajcie w czarną rozpacz, jeżeli do niczego nie doszło przez tydzień czy dwa. Zastanówcie się, zanim zaczniecie narzekać, zanim zaczniecie wiercić mu dziurę w brzuchu, co się stało, czy już nie jestem dla ciebie atrakcyjna, to jest najbardziej popularne. Pierwsze, co myślicie, Boże, ja już mu się nie podobam. Nie. Zastanów się, czy nie ma w tym momencie w jego życiu jakiegoś czynnika, który go stresuje. Może są to finanse, może nie czuje się wystarczająco dobry, bo ty na przykład zaczęłaś robić super karierę, super zarabiać, a on stracił pracę. Może coś się dzieje w jego rodzinie. Może, no właśnie, zastanów się, czy jest jakaś okoliczność, która rzeczywiście może go martwić. Bo mężczyzna wciąż, mimo że robi z siebie twardziela ze zbroją, że nic go nie boli i nie chce o tym mówić, bo nie chce, wciąż ma emocje i wciąż też przeżywa. Nie pokazuje tego, ale tak jest. Więc dziewczyny, niekoniecznie seks mu w głowie, po prostu, kiedy ma problemy. Zamiast od razu wpadać w pewne konkluzje i wyciągać wnioski, dziewczyny, więcej wyrozumiałości, więcej może zrozumienia. Gdybyś chciał porozmawiać, jestem obok, przytul go. Czasami możemy zaobserwować, że mężczyzna nie jest w sosie. Znowu dystans do tej sytuacji. To niekoniecznie jest twoja wina, to niekoniecznie ty zrobiłaś coś złego, a zazwyczaj tak nam się wydaje, bo on jest dla nas troszeczkę bardziej chłodny i od razu myślimy, że no nie, coś jest nie tak. Stracił zainteresowanie, wycofuje się, jest zima. Często ma jakąś swoją sprawę, która go po prostu martwi. To niekoniecznie ma coś wspólnego z tobą, więc dziewczyny, to założenie też wynika z naszych własnych przekonań, więc oczywiście, jak zawsze, dlatego też robię te medytacje prowadzone. Pracujcie nad swoim stanem wewnętrznym. Jeżeli za każdym razem zakładacie, że to z wami jest coś nie tak, albo że to wy coś zrobiłyście nie tak, albo że to wy jesteście nieatrakcyjne, to jest właśnie ten znak. Praca nad pewnością siebie, nad tym przekonaniem, że ja jestem dalej super laską. Zaraz do tego przejdę, bo tutaj też aspekt fizyczny będzie miał znaczenie. Ale jeżeli nic się nie zmieniło, dalej jesteś tą świetną rakietą, która dba o to, żeby mieć nowe piżamki od czasu do czasu, która dba o to, żeby być wypachnioną i gładką. Tak, te rzeczy są ważne. Aspekt fizyczny to jest pierwsze, co widzimy. To jest pierwsze, co nas w ogóle interesuje w drugiej osobie. Jak mężczyzna widzi kobietę, to jest ten moment, kiedy decyduje albo chce poznać ją bardziej, albo nie, więc to jest dalej ważne. I tutaj, jeżeli coś się zmieniło i na przykład rzeczywiście twoja waga się absolutnie, totalnie zmieniła, może schudłaś, to też czasami może być problem. To nie chodzi tylko o przytycie, więc dziewczyny, w dwie strony. Z tego, co wiem i co donoszą mi mężczyźni, kobieta, którą poznają w tej formie i o tych kształtach, to jest to, co oni by chcieli zatrzymać. Więc tutaj czasami te dodatkowe 5 kilo to jest twój plus. Natomiast chodzi o to, że czasami się zaniedbujemy, totalnie się zmieniamy i to może powodować rzeczywiście spadek atrakcji. Atrakcja jest jednak w dużej mierze fizycznym czynnikiem. Zauważyłam, że rozmowy, jeżeli chodzi o seks, bardziej studzą niż rozgrzewają. Rozmowy zostawiłabym wciąż jako plan B, ale jako plan A, zanim zaczniecie rozmawiać i narzekać na to, co dzieje się w waszym łóżku, zacznijcie od wyrozumiałości, zacznijcie od pracy nad dynamiką. Od tego praktycznie zaczęłam ten odcinek, bo jest to bardzo ważne. Zobaczycie, że magicznie poprawi się wszystko w łóżku, jeżeli będzie między wami fajny vibe, jeżeli będziecie się ze sobą śmiali, jeżeli będziecie się bardziej dotykali, przytulali. Tego wszystkiego, tak jak mówię, gra wstępna naprawdę dzieje się między nami non-stop. Jak jest fajna atmosfera, to będzie nam też bliżej do tego seksu, będzie nam się bardziej chciało. Więc dziewczyny, zadbajmy o to, żebyśmy były wyrozumiałe. Jeżeli on ma gorszy dzień, nie od razu to jest koniec, początek końca i to jest moja wina, tylko dajmy mu przestrzeń. Niech w tej przestrzeni, i to też działa, dziewczyny, niech w tej przestrzeni on sam do nas przyjdzie i niech sam chce z nami porozmawiać. A jeżeli nie będzie chciał, okej, zaakceptujmy również, że są tematy, o których nie chce nam mówić. Nie dlatego, że nie jesteśmy dla niego ważne, ale dlatego, że boi się, że wypadnie w naszych oczach jak mięczak, albo że chce sobie najpierw poradzić z tą sytuacją, a dopiero później nam opowiedzieć o tym. Także dziewczyny, ta wyrozumiałość, ten brak nacisku, ten brak panikowania, że coś się nie tak dzieje, naprawdę wam zaprocentuje. Więc wyrozumiałość, dynamika, gra wstępna i zobaczycie,
na przestrzeni miesiąca powinny się pewne rzeczy poprawić. Oczywiście cały czas zachęcam, żebyście nie czekały tylko i wyłącznie na ruch mężczyzny, inicjujcie. I kobietki jako plan B, jeżeli to wszystko nie poskutkuje, no to wtedy warto jest porozmawiać na temat tego, co się dzieje, kochanie. Co się dzieje, kochanie, bo brakuje mi naszej intymności. Tęsknię za nią. Znowu, to nie musi być krytyka, to nie musi być, co się dzieje, czy mnie zdradzasz, no nie? Bo czasami od razu chciałybyśmy z pozycji ataku. To nie jest dobra forma komunikacji z mężczyzną. Seks jest klejem relacji. Często związek psuje się od seksu. Ja tak sobie mówię, porównuję to do tego przysłowia, że ryba psuje się od głowy, tak związek psuje się od łóżka. Jeżeli w łóżku zaczyna być coraz mniej coraz bardziej się odsuwamy od siebie fizycznie, to niestety te związki bardzo często dochodzą do takiego momentu, w którym zdajemy sobie sprawę, że już nic, absolutnie nic nas nie łączy. Bardziej żyjemy jak współlokatorzy. Dlatego warto ten seks zadbać. Zresztą nie chciałabym, żeby którakolwiek z Was miała relację bez intymności. To nie na tym polega. To nazywamy przyjaźnią. Relacja romantyczna ma mieć seks i Ty masz być z tego seksu zadowolona. Znowu akceptując to, że to jest gra dla dwojga i nie zawsze, kiedy ja chcę i mam ochotę, to on będzie chciał i będzie miał ochotę i vice versa, Ty też możesz mieć PMS-a, możesz się źle czuć, możesz być bardzo zmęczona. Więc tutaj też wyrozumiałość w dwie strony. Natomiast dziewczyny, trzeba znaleźć jakiś sweet spot, który zadowoli Was obojga. To też jest kwestia kompatybilności, bo może być tak, że Wasze libida są jak dwa światy. Dziewczyny, to też jest ważne, tak jak mówię, jeżeli macie partnerów, a mam bardzo wiele sytuacji, w których partnerzy totalnie odmawiają, nie mają ochoty, tłumaczą się, że mają problemy ze zdrowiem, że od wielu lat zmagają się z problemami z hormonami, ale nic z tym nie robią i nie robią nic w tym kierunku, żeby pomóc sobie i dać Tobie coś, co jest dla Ciebie ważne i potrzebne w relacji, no to dziewczyny, uważam, że takie relacje są po prostu do zamknięcia i to jest next, bo jeżeli nasz partner nas kocha i rozumie, że mamy potrzeby jako kobiety, to powinien co najmniej wyjść z inicjatywą chęci poprawienia swojego stanu zdrowia, rozwikłania zagadki, co tak naprawdę się dzieje w moim organizmie, że zupełnie nie mam na to ochoty. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie mamy mnóstwo i suplementów, i pomocy, i to nie jest już taki temat tabu jak kiedyś, i są specjaliści, i są lekarze, także dziewczyny, nie ma wymówki, jeżeli Twój mężczyzna nie chce, no to nie chce, Ty zasługujesz na więcej. No i mamy to dynamika, dystans i wyrozumiałość, podkręcanie atmosfery, która jest między nami, bo gra wstępna dzieje się cały czas. Dziewczyny, zamiast panikować i rozmawiać od razu, najpierw wprowadziłabym parę zmian. Oczywiście praca nad tym, jak wyglądacie. Atrakcja fizyczna jest fizyczną atrakcją, więc tak, jak najbardziej. A dopiero później, jeżeli zobaczycie, że to niczego nie zmienia na przestrzeni miesiąca lub dwóch, dajmy temu troszeczkę czasu, to wtedy przeszłabym do rozmowy jako plan B. Więc dziewczyny, w wielkim skrócie telegraficznym, moje sposoby na to, żeby poprawić Wasze życie łóżkowe. Mam nadzieję, że te stosunki będą się poprawiały i będziecie szczęśliwe, usatysfakcjonowane, bo tak powinno być, bo na to zasługujecie. Fantastycznych wieczorów Wam życzę, dziewczyny, pełnych uniesień i satysfakcji. A jeżeli w planach macie wieczór singielski, ja bardzo chętnie potowarzyszę Wam w medytacji prowadzonej. Zapraszam Was serdecznie. Dziewczyny, pozdrawiam, całuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mua!